Wiecie, nasz program jest stworzony dla kobiet i tylko wy wiecie, jak ciężko jest pogodzić rodzinę oraz życie zawodowe, a przy tym zadbać o zdrowe posiłki i urodę oraz formę. Dlatego partnerem drugiej serii Legalnego Kochanka jest marka Shiny & Shapy, która powstała z myślą o takich kobietach jak wy. Naszym gościem dzisiaj jest Aga Komuda, creative designer, architekt, twórca i właściciel profilu Zawsze z boku. I tak mnie tutaj poprawiłaś, dobrze powiedziałem tym razem? Tak, jest, tak? Tym razem się udało. Aga, przygotowałem się jak zwykle, ale tych pytań będzie dość dużo, bo jak sobie zaobserwowałem twoje działania w social mediach, twoje działania, no tak naprawdę pod szerokim kątem tego słowa znaczeniem, to od fantastycznych zdjęć, fantastycznych projektów, które robisz dla różnych marek, firm, jakby no jesteś też bardzo interesującą kobietą jako kobieta. Całe słowo kobieta, bo to jest od stóp do głów. Jaka forma sztuki do ciebie najbardziej przemawia? Ta, która wykracza poza jakieś takie normy społeczne, można powiedzieć. Coś, co budzi kontrowersje, coś, co budzi emocje, coś, co tak naprawdę łączy różne walory, czy to jeśli chodzi o grę światłem, czy to chodzi o jakieś może niekonwencjonalne połączenia. To jara mnie najbardziej. Zdecydowanie. Jara mnie. Wiesz co, no u ciebie to naprawdę to słowo sztuka pojawia się no, wszędzie, tak? Bo i obiektyw, i tutaj jak za każdym razem widzę, że gdzieś tam jesteś, to ten komputer od ciebie nie odchodzi. Dokładnie tak. Dosłownie. Jak się pojawiasz, to albo to jest dla ciebie śmiertelna godzina 5:30 rano, albo śmiertelna godzina 3:00. Więc kiedy ja nie śpię. No właśnie, kiedy ty sypiasz, bo tak naprawdę jest non-stop tony kawy. Skąd się biorą te pomysły u ciebie na taką twórczość, na taką odwagę? No bo zaraz do tego dojdziemy, ale ta forma sztuki jako kobieta, forma sztuki jako erotyka i forma sztuki jako, nie wiem, reklama? Wiesz co, nawet nie wiem, na które pierwsze pytanie powinnam odpowiedzieć, bo tutaj jest tyle różnych kwestii. Wiesz co, to też nie jest tak, że nie śpię i tylko tworzę, bo zupełnie nie jest tak. Czasami jest tak, że mam kompletne zero w głowie, nie jestem w stanie zrobić nic. Poza tym też... Czyli też się zużywasz. Zużywam się, ale to jest straszne w tym zawodzie, bo właśnie bardzo często moi klienci oczekują ode mnie, że ja będę zawsze pełna energii, zawsze po prostu będę żonglować im tymi pomysłami. O tak, to tak nie działa. Właśnie to się tak wydaje, że człowiek się rodzi i po prostu od razu jest jakby stworzony do tworzenia. To skąd bierzesz te wszystkie inspiracje? Bo to jak no, pojechaliśmy dość szeroko, tak? Tak, wiesz co, to jest dość ciekawe, bo na przykład ostatnio zaczęłam praktykować taką opcję, że wychodzę z domu, zakładam słuchawki na uszy i idę. I robię po prostu. Ostatnio zrobiłam 17 km po Warszawie, tak. Jakimi drogami? Gdzie cię można spotkać? Na miejscu, słuchaj, Stare Miasto, wszędzie. Ale serio, zaczęłam się inspirować też takim byciem sama ze sobą. I zauważyłam, że to najfajniej u mnie działa. Czasami na przykład jak mam do ogarnięcia na przykład jakąś nową strategię dla jakiejś marki i próbuję wymyślić coś, czego jeszcze nie było. I to jest właśnie też ciekawe w tym zawodzie, że nie zawsze moja praca opiera się na wykonywaniu rzeczy stricte, ale na pracy głową. I wtedy sobie tak chodzę po mieście, myślę i czasami jest takie bum, wymyśliłam, nie? Co teraz takiego u ciebie się wydarzyło? Takie bum, co teraz, nie wiem, gdzieś to będzie można zobaczyć, nie wiem, usłyszeć. Takie największe bum pod kątem twojej twórczości. Mój profil z erotyczną erotyczną? Zaczyna być ciekawie. To już jest taki erotyka. No właśnie, gdzie jest erotyka, gdzie już jest ten brak smaku, nie? To też jest coś tam kontrowersyjne i to mnie strasznie kręci z tego względu, że zobacz, ty też jesteś artystą. I myślę, że gdybyś tańczył do lustra, to nie czułbyś się spełniony, tak?
No, ale ja trenowałem przy lustrze, naprawdę. Tak, ale wiesz, dużo. Jakby można trenować swoje umiejętności, ale artysta potrzebuje mieć to ujście takie, musi mieć odbiorcę. Wtedy no tak, od tego mamy turnieje tańca, tak? Że jeździmy sobie i walczymy. Dokładnie. I właśnie u mnie jest identycznie. Jak ja widzę, że moja sztuka ma odbiór, nie tylko klient, który przychodzi do mnie i mówi, że potrzebuje nowego kiwizuala, czy scenografii na event, czy nie wiem, wnętrza domu, tak? No właśnie, bo to jest taki bardzo duży rozstrzał, tak? No tu jesteśmy w pięknych pomieszczeniach salonu, piękne meble, a tutaj przechodzimy teraz do erotyki, do tego ciała, tak? Do takiej świadomości. No i to, tak powiem ci, dla niektórych chyba jest dość takie niedopuszczalne, co? A ja uważam, że to się w ogóle bardzo spina. I na też... takiej kanapie, tak? Znaczy wiesz, no erotyka to tak naprawdę towarzyszy nam od zarania dziejów, tak? Bo to mitologia cała, tak, jakby kult ciała, ta świadomość, może wtedy się odżywiali trochę inaczej, tak? Pili te wszystkie inne wina, ale jedli, no tak, że zobacz, no jakoś no, teraz porównując to, co my jemy i porównując no, te nasze popularne ostatnimi czasy, że ktoś mało się rusza, niezbyt dobrze je, to jakby jedno z drugim się wszystko gryzie, tak? No i teraz to, co wspomniałem wcześniej, no jakieś piękne wnętrza, jakaś nowa, nie wiem, nowy logotyp, scenografia na jakąś dużą imprezę i ciało, erotyka. Tak, ale zobacz, że to jest cały czas bawienie się formą, to jest cały czas bawienie się kształtem, przestrzenią, światłem, to jest wszystko spójne. Zmieniły nam się trochę czasy. Kiedyś było tak, że jeśli ktoś się zajmował dziedziną X, to robił to całe życie. Czyli jak ktoś, nie wiem, był w kamieniołomach, to tylko jeden ruch, tak? Może nie jeden ruch, ale też jest takie powiedzenie, że jak ktoś jest od wszystkiego, to jest do niczego. Nie wiem, czy słyszałeś. Tak, ale coś w tym jest, wiesz? Być może tak, aczkolwiek wydaje mi się, że branża kreatywna, ogólnie design, jest tak szeroki i tak przeplatający się gdzieś tam, że akurat w tych kwestiach, jak właśnie ja w moich ilustracjach bardzo często wykorzystuję wnętrze, tak? Więc to jest też gdzieś tam odniesienie do mojego zawodu, trochę do mojej takiej zajawki. Wnętrza, od wnętrz jest bardzo krótka droga do scenografii. Też jakby te emocje, zabawa człowiekiem i tak dalej, to też gdzieś tam odwołuje się do tych moich działań, chociażby eventowych, jakichś takich właśnie, czy praca na planie zdjęciowym. Więc wydaje mi się, że to wszystko się tak fajnie przeplata i uzupełnia i tworzy się po prostu kompletna jakaś taka kreatywna bańka. Dobrze, to słuchaj, to teraz idźmy w jedną stronę. Zawsze z boku ta erotyka, ten kult ciała, ta świadomość, nie wiem, siebie, no bo jeśli tworzymy coś, tak, no to jednym się podoba ktoś, kto jest bardziej korpulentny, innym się podoba, nie wiem, bardziej szczuplejszy czy mniejszy, jak zwał, tutaj nie będziemy wchodzili bardziej w tą formę większy, mniejszy, wyższy, niższy. Ty jako kobieta, tak? Jesteś atrakcyjną, młodą kobietą, świadomą, pokazujesz swoje obrazy, pokazujesz swoje zdjęcia. Jak ludzie na to reagują? Bo to troszeczkę jesteśmy chyba my jeszcze, chociaż to już naprawdę zmierza dużymi krokami, otwieramy się coraz bardziej, tak, na świat, otwieramy się na tą świadomość, na tą erotykę i erotyka, seks, porno. To są trzy chyba oddzielne, czy trzy różne światy. Tak, ja zdecydowanie pozostałe dwie części twojej wypowiedzi odrzucam, bo to totalnie... No właśnie, bo to jest bardzo ważne, wiesz, bo ktoś zobaczy kawałek nagiego ciała i to już jest po prostu, że nie. Tak, tak, tak. A teraz jest właśnie bardzo dużo też takich obrońców tych takich tradycyjnych wartości. Ja powiem ci szczerze, że ja też jestem z takiego bardzo tradycyjnego domu i też właśnie kwestie czy fizyczności, czy bliskości są gdzieś tam przeze mnie gdzieś tam bardzo specyficznie gdzieś tam odbierane. Natomiast to jest też takie terapeutyczne dla mnie, wiesz, żeby przełamywać też w sobie to podejście do ciała. Ja byłam całe życie strasznie zakompleksioną dziewczyną. Całe życie słyszałam, czy od jakichś zakompleksiona, nie? jakichś pierwszych chłopaków, że jestem nie taka, że jestem za gruba, że jestem blondynką, a jego była brunetką, więc w sumie też mogłabym być brunetką. A jak byłam brunetką, to w sumie to chciałbym mieć taką blondyneczkę. Albo ej, weź się zafarbuj na czerwono. Jakby ja byłam cały czas tak żonglowana i nie mogłam odnaleźć siebie w tym wszystkim. Raz po prostu skrajne odchudzanie, raz płacz, ćwiczenia i naprawdę gdzieś tam zapętlanie się w tym wszystkim, w takiej jakiejś pogoni do doskonałości.
tak naprawdę nie wiem, gdzie było clue, gdzie była ta meta. Bo w pewnym momencie to się wszystko zaciera, tak jak mówisz, każdy ma inny gust, inaczej patrzy na ciało i tak dalej. I w pewnym momencie, kiedy właśnie zaczęłam lubić siebie, zaczęłam akceptować siebie, taką jaką jestem, stwierdziłam, że kurczę, nie ma lepszego uczucia, jak żyć z kimś, kogo lubisz. I spędzać ze sobą czas, a że ja bardzo dużo czasu spędzam sama ze sobą, chociażby tworząc jakieś rzeczy, to dla mnie to jest po prostu no, najlepsza forma rozrywki. Kanon piękna, tak? Dla każdego z nas może oznaczać zupełnie co innego. Prawda? Mm-hmm. To znaczy, wiesz co, mówiąc kanon, trochę się z tobą nie zgodzę, bo kanon to jest jakaś taka odgórna norma, tak? Okej, okay, no dobrze. To czyli tak, nasz gust może być inny, możesz, ale możesz kanon... mnie poprawiać, jakby tutaj nie jestem specjalistą, ale to, co wspomniałem wcześniej, że każdy z nas lubi i ma prawo lubić, jemu się podobać coś innego, prawda? Aha, oczywiście. I ten dążenie do tak zwanej perfekcji, takiego ideału, no to inaczej, jak wiemy, jaki to jest ideał, sami możemy do niego dążyć, tak? Tak? Natomiast takie wymaganie od tej drugiej osoby, żeby być takim, a nie być sobą, to już jest trochę nie tak, co? Tak, ale też zauważ, jak to się na przestrzeni wieków zmieniało, też napomknąłeś o właśnie sztuce od wieków, tak naprawdę gdzieś tam to ciało się pojawia. Nie wiem, przytoczmy chociażby Wenus z Willendorfu, tak? Jakby dzieło, które w kanonie właśnie historii sztuki gdzieś tam pojawia się jako pierwsze i dość kluczowe. Przecież ta kobieta była praktycznie bez głowy, gdzieś tam jakaś głowa się zarysowywała. Co było najważniejsze? Brzuch, piersi, ta ponętność. Te rubensowskie kształty, tak? Chyba nawet jeszcze mocniej. Jeszcze mocniej. Później gdzieś tam to się zaczęło fajnie właśnie kształtować. Tak jak wspomniałaś właśnie o Rubensie, tam już zaczyna się to, co ja kocham tak naprawdę w sztuce, czyli ta zabawa światłem, ten właśnie barokowy taki klimacik, który nie tylko pokazuje clue, ale jeszcze dodaje te emocje. I właśnie mi też mega zależy na tym, żeby w moich pracach były emocje. Tak jak wcześniej wspomniałeś o seksie, o erotyce i o pornografii, tak? U mnie jest erotyka, bo erotyka to jest relacje między ludźmi, to są emocje. To jest, wiesz, jak patrzysz na moje prace, chciałabym, żeby odbiorca czuł ten klimat, żeby miał jakieś takie sensoryczne doznanie, że czyli żeby się przeniósł ten świat, żeby się przeniósł ten świat, żeby poczuł na przykład duszne pomieszczenie w jakiejś pięknej oranżerii, zachód słońca. Wszystkie moje prace właśnie mają to charakterystyczne światło, gdzie... Erotyka romantycznie. Można troszkę tak, chociaż romantyczką w ogóle nie jestem. To tak, można troszkę tak powiedzieć, no. Wiesz, to jeszcze ten kult ciała, tak? Aha. Kult ciała, no bo to są nagie postacie, ale nie pokazane w sposób taki perwersyjny, prawda? No dobrze. Zależy, może, jaką może... bieliznę je ubiorę. Albo może nie wszystkie prace widziałem, tak? Nie, ale to jest, można powiedzieć, no, takie delikatne, ze smakiem, o może w ten sposób, tak? Ze smakiem. Jest kobieta, jest mężczyzna, są w jakiejś tam pozycji, gdzie, nie wiem, są, tak jak powiedziałaś, zagrałaś światłem, zagrałaś kolorem. I wiesz co, to mnie tak też zastanawia, jak reagują na to ludzie w wieku 50-60 lat, a jak reagują na to, jak reaguje na to młodzież? Wiesz co, między... pierwszą grupą, o której wspomniałeś, a drugą grupą wsadziłabym jeszcze moich rówieśników. Okej. Okay. Bo to jest jakby Dajesz. Totalnie skrajna rzecz. Młode osoby, nastolatkowie, osoby poniżej 18 roku życia na przykład, nie mają w ogóle wstępu na mój profil. Mam to zablokowane, bo uważam, że to jeszcze nie jest czas, jak będą chcieli, jakby dotrą do mojej sztuki. Czyli tak zwana edukacja seksualna, każdy musi przejść swoje, tak, i będą świadomi. Ja nie edukuję. Nie, ale ja nie mówię tutaj, że ty edukujesz, tylko jakby muszą przejść swoje, żeby być na tyle dojrzałym, żeby to zrozumieć. Tak, tak. I mi bardzo zależy na tym, żeby moi odbiorcy byli świadomi, żeby potrafili tą sztukę odbierać w jakiś taki świadomy właśnie sposób. Znaczy, i też... Przepraszam, że ci przerywam, ale bo cały czas jakby dążę do tego, że pokazujesz tą swoją formę sztuki na tym swoim profilu w taki bardzo delikatny z jednej strony sposób, ale też bardzo jasny i klarowny, tak? Tak. Czyli są
dwa ciała, męskie i damskie, jest pokazane jakieś uniesienie, jest pokazane to piękno tak naprawdę, tak? No bo piękno ciała kobiety i piękno ciała mężczyzny, tak? Jakakolwiek, nie wiem, no każdy z nas ma jakieś swoje wizje seksualne, tak? To jest jakby jedna rzecz. I teraz forma przekazania tego, no to tylko ukłony do ciebie, że jakby twoje prace, no niektóre komentarze faktycznie tam niektórych rażą, tak, że coś jest takiego. No ale mówię, no nie wszystkim się to musi podobać, jedno ujęcie jakieś, nie wiem, jednego zdjęcia, czy że mężczyzna leży tak, albo kobieta leży tak. Takie jest moje zdanie, tak? A ty jako artysta, no bo spotykasz się na pewno z taką krytyką i z takim, no często gęsto, jak to nasz świat internetowy dźwiga, po prostu mega hejtem. Tak, i też właśnie w kontekście tego, o czym teraz powiedziałeś, chciałabym też wrócić do tego targetu, bo ludzie w bardzo różny sposób reagują. Czasami zachwycają się, jeśli mają tę świadomość właśnie, że to jest sztuka, że to nie jest nagabywanie seksualne. Bardzo często właśnie dostaję blokadę od Instagrama, że zmuszam ludzi do jakichś aktywności w ogóle, tak. Mnóstwo tych banów dostałam, co też jest wynikiem zgłoszeń, tak, bo jakby kogoś to razi, ktoś na to patrzy i zamiast przestać patrzeć, to on będzie dalej patrzeć i będzie go to razić i będzie dalej zgłaszać. I bardzo często kończy się to tym, że z jednej strony spotykam się z opinią pod tytułem: super, Aga, pokazujesz w ogóle zupełnie inne spojrzenie na właśnie na erotykę, na bliskość. Bardzo dużo dziewczyn, w ogóle mnóstwo kobiet do mnie pisze i mówią, że przestały się krępować, przestały się bać na przykład wybrać jakąś bieliznę, która im się podoba dla samych siebie. Nie po to, żeby paradować po mieście półnago, tylko właśnie chodzi o takie poznawanie siebie, dostrzeganie w sobie jakiegoś takiego naturalnego piękna. Bardzo często też słyszę od ludzi, że moje prace są gdzieś tam jakąś taką grą wstępną w relacjach. W ogóle mam taką grupę na Discordzie, gdzie właśnie moi obserwatorzy, którzy obserwowali mnie na Instagramie, spotykają się, tam jest chyba ponad 100 osób i codziennie mają ze sobą kontakt, opowiadają sobie o różnych rzeczach, radzą się siebie właśnie w takich intymnych sprawach. I to jest taka mocno wyselekcjonowana grupa, która rozumie, o czym to jest, ma ogromny szacunek do mojej twórczości i jakby rozumie, o czym jest ten temat, tak? Czyli właśnie gdzieś tam to wychodzenie z tej takiej bańki tematu tabu, właśnie dowiadywanie się o rzeczach, które tak naprawdę no, możemy się dowiedzieć z pierwszej ręki, a nie czytać gdzieś w internecie na jakichś forach. Wiesz co, tak, ten temat tabu, tematem tabu może być seks. Tematem tabu może Ale być... Ale u nas w kraju jest totalnie tematem tabu. No trochę się to zmienia, tak? Może jak troszeczkę, jak ktoś mówi o tak zwanych granicach, czyli jego granicach, wyjdziemy ponad normę, to wtedy się zaczyna jakiś taki bunt, hejt, taka totalna niezgoda, tak? Tak. Zresztą mnie trochę to dziwi, bo dlatego zapytałem o tych młodszych, powiedzmy tych średnich i tych starszych, no bo ta świadomość wydaje się być w ludziach dorosłych, tak? U ludzi dorosłych, że... Minął ich taki, powiedzmy, ten etap, o którym ty powiedziałaś, tej młodzieży jeszcze niepełnoletniej. Takie hehe, penis. Tak, prawda? Samo słowo penis, nie wiem, siusiak. Ja to nazywam bardzo żartobliwie penis of the day. Penis of the day to jest po prostu hasło każdego dnia. Był taki moment, kiedy... Każdego dnia dostajesz penisy? No, of the day, no. Był taki moment, tak, jak zaczęłam się poniedziałek, właśnie... Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, tak? Styczeń, luty, marzec, kwiecień, może zrobić kalendarz? O Boże. Dobre. Czy wiesz, no jakby ja się gdzieś tam nie interesuję tą różnorodnością, jaka na mną nie wpływa. Ale wiesz, to też. A kobiety chodzi... też ci coś wysyłają? Tak. Ale tak. W jakiej intencji? W jakim kobiety wysyłają kontekście? Mi w kontekście pokazania siebie jako inspiracji do moich dzieł. I proponują, mówią: Aga, słuchaj, odkryłam w sobie kobiecość, pokaż może taką kobietę jak ja. Może nie jestem idealna, może nie mam biustu, może nie mam pupy, może wyglądam jak takie zwykłe, ociosany kawałek drewna. Ale pokaż taką kobietę. Albo wysyła mi się właśnie jakaś dziewczyna o bardziej krąglejszych kształtach i mówi: słuchaj, zauważyłam, że u ciebie w twoich obrazach są same modelki. Pokaż coś, prawdziwe kobiece ciało, pokaż, mój facet jest zachwycony, pokaż takie ciało. Bardzo często właśnie od kobiet dostaję takie wiadomości. Natomiast jeśli chodzi o te propozycje, to na początku
zanim gdzieś tam zaczęłam wyprowadzać z błędu tych moich obserwatorów, to dostawałam mnóstwo różnych dziwnych propozycji. Włącznie z, nie wiem, spędzeniem weekendu za kurczę 6 tysięcy euro. Tak, te propozycje seksualne, tak, spędzenia weekendu. A gdzie jest ta reakcja świadoma na tą sztukę? Bo to takie trochę właśnie jest... nie ma. Właśnie nie ma reakcji na sztukę. To zaczyna się... Teraz już jest w miarę okej. Okay. Ale właśnie na początku, jak ja wchodziłam z tego typu sztuką, w Polsce to nie jest zbyt popularne. Jednak pokazywanie ciała w ten sposób. Więc ludziom się wydawało, że skoro publikuję takie rzeczy, to jest to właśnie forma jakiegoś takiego zaproszenia do jakiejś takiej interakcji już fizycznej. Nie wiem, z czego to wynika, może powinnam to odebrać jako jakiś komplement, że moje prace tak pobudzają wyobraźnię, że ludziom się nagle chce kochać. Może tak będziesz być. Będziesz mentorką. Super, nie. 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 Jak to się, nie wiem, twoi klienci z branży, nie wiem, reklamowej, zostawmy to, jak reagują na tą twoją oddzielną działalność zawsze z boku? Moi klienci to są dojrzali, mądrzy ludzie i ich odbiór mojej sztuki jest może nawet takim fajnym dodatkiem do mojej osoby. Poza tym, wiesz, no ja, to nie jest moja praca zawodowa, jeśli chodzi o zarobki, tworzenie tych ilustracji, więc to jest moje hobby. No hobby możesz mieć, jakie ci się podoba. Czyli jest akceptacja pełna, nie mają niczego. Jest pełna akceptacja wręcz, jest to jeszcze bardziej gdzieś tam interesujące i tak, To jest w ogóle mega wartość i mega to doceniam, że ludzie, z którymi pracuję, są świadomi, są mądrzy i tak, dla nich to nie jest nic oburzającego. Czyli dla nich słowo seks, erotyka to nie jest temat. Nie, wręcz przeciwnie. Spotykacie się przy winie i gadacie, jak było wczoraj. No ja się nie spotykam z moimi klientami przy winie, Robert, nie wiem jak ty. Przy kawie, dobra. I tak, obgadujecie sobie, jakie pozycje były godne do zdjęcia. Żartuję oczywiście. Zresztą zatańczyłbym z tobą rumbę. O, tego się bałam. Ponieważ każdy, tak jak wiecie, a jak nie wiecie, to musicie obejrzeć, każdy odcinek kończy się jakimś tańcem. Wyżej jestem drewnem. Ona kłamie, naprawdę. Krzyżuje rączki, więc kłamie. Zatańczyłbym z tą rumbę, ale ta twoja taka, bo jesteś kryzolem. Myślałam, że powiesz, walce się w ogóle tak na walce nastawiałam, że tak skontrastujesz i będę taka dostojna, a co nie, dupa. Jesteś kryzolem, jesteś bardzo, jesteś kobietą taką naprawdę naładowaną emocjami i bardzo wrażliwą i delikatną, to jak mówisz. Cała ja. Bardzo delikatną i wrażliwą, więc rumbę zostawię, ale wiesz co, można spróbować, jeśli pozwolisz oczywiście, to bym zaprosił cię do czaczy, bo tam się może dużo wydarzyć, mimo takiego twojego też, bo tak czasami jak coś mówiłaś, to było takie uderzenie emocjonalne, później tak spokojnie, więc to takie cza, dwa, trzy. Na parkiecie Aga Komuda, Robert Kochanek i w naszym wykonaniu cza, zapraszam. Obciążasz biodra. Bum. Kontrapost. O właśnie, kontrapost ci będzie. Ruszamy nogami. No to jak mam obciążyć, nie ruszając? No zobacz, zegnij kolanko. O właśnie. Tik, tik, tik i głowa w górze. Aha, okej. Okay. Si? Mamy to? Boże, jakie to jest żenujące. Żenujące. Dzięki. Raz, dwa i cza, one. W miejscu. Głowa w górze. Tik, tik i teraz w tył. Wejdź, wróć i cza. Wejdź, nie patrz w dół. Cza, raz, dwa. I teraz w miejscu. Biodra. Cza. Biodra. Teraz do przodu. Dwa, trzy. Teraz do tyłu. Dwa. Cza, one, two. I teraz robimy sobie obrót, ale... Przepraszam. Oddychaj. Wypika się. I cza, one. W tył, w przód. Cza, stop. Teraz stawiasz lewą nogę, opuść nogę, zostaw lewą nogę wolną bez ciężaru. Teraz tańczysz krok do oczka. Tam ale do jak oczka. Mam tańczyć krok, skoro stoję na tej nodze? Od tej, kochanie. Jeszcze raz, idziemy. I stań i cza i w drugą. Stań i cza. Teraz, come on. Jedziemy. Two, i
cza-cza-ła. W miejscu. Jeszcze raz. No, to już próbuję rządzić, no. Tu i cza-cza-ła. W miejscu. W miejscu. Teraz w tył. Hop. Teraz w przód. Hop. Teraz w tył. O, hop. I obrót go. Dwa, ale pod ręką. Którą ręką? Tą. Jeszcze raz, koła. Jezu! Walla. Tam. I cza-cza, stop. I teraz obrót. Stań, wróć, super. Cza-cza i w drugą. Stań, wróć i cza-cza, go. I w miejscu. Aha, myślałam, że jeszcze raz, dobra. Dobra. I teraz coś zrobimy. No. Cza, jak zrobimy obrót, jeszcze raz sam obrót, z lewej nogi. I dwa, trzy, w drugą stronę, dwa. Tylko musisz cza-cza-cza zatańczyć po obrocie. I cza-cza-cza, krok, krok, cza-cza, stop. I teraz zatańczymy New York, czyli pokazuję tobie kroki. W przód i w tył, i w przód i w tył. Spróbuj ze mną. I lewa, powrót, lewa, powrót i stajemy w takiej pozycji. Tak? Come on. Od cza-cza-cza. Dwa i cza-cza-cza. Krok i wróć, i krok i wróć. Jezu, i stajemy w pozycji. Ładna nóżka, głowa do góry. Możesz podnieść rękę do góry. Lewą, prawą, sorry. O boj. Jeszcze raz. Dwa i cza-cza New York. Two and głowa cały czas i poza. Okej. Okay. I całość. Co? No, jedziemy. Czyli zaczynamy. Two, głowa do góry. Yes. Dwa i cza-cza-ła. W miejscu. Cza-cza-ła. Nie skaczemy. Teraz do tyłu. Dwa, trzy. Teraz do przodu. Dwa, trzy. Teraz do tyłu i teraz będziemy robić obrót. Jest spokojnie. No, ja już spokojnie. Się nastawiłam, Boże. Spokojnie. Jedziemy. Od obrotu. I cza-cza, obrót. Dwa. W drugą stronę. Cza-cza, obrót. Dwa, trzy. Teraz New Yorki. Dwa i trzy. I tam patrzymy. Hop. Yes. Ostatni raz. Tragedia. Ostatni raz. One, two i cza cza ła. W miejscu, w miejscu. Super. Hop. Joderka pracuje. Do góry. Uśmiechamy. Ładnie. Jest. Dwa, trzy. Cza cza. Hop. Teraz powoli będzie obrót. I hop. Hop. I w drugą stronę obrót. Hop. Świetnie. Teraz miło. I dwa. I głowa w górze. Hop. Mamy to? Mamy. Oh my god, sapałam się. Sapałaś się? Ty się sapałaś, tak? No, patrzyła ty? Ja troszeczkę, ale to już w racji wieku. No, Aga Komuda, Robert Kochanek, cza-cza-cza w naszym wydaniu, ocencie sami. Ale ja wam powiem, że było super. Czy było erotycznie? Nie. Nie było erotycznie, widzicie, więc to jest zupełnie inna forma sztuki, także naprawdę polecam. Jak już się nie uciekaj, bo mam dla ciebie jeszcze mały taki upominek od naszego partnera, Mikołaj, tak? Shiny and Shapy. Pełnowartościowy posiłek z kolagenem. Bardzo dziękujemy naszemu partnerowi za wsparcie, a wam polecam odżywcze oraz odmładzające koktajle Shiny and Shapy. Jest to jeden z nielicznych koktajli, który posiada w składzie bioaktywny kolagen oraz niezbędny komplet witamin, a jego przygotowanie zajmuje mniej niż minutę. Z wami widzę się już w kolejnym odcinku, a korzystając z okazji chciałbym podziękować serdecznie salonom Mesmetric, które udostępniły nam tą przestrzeń do nagrań kolejnych odcinków Legalnego Kochanka.